Witajcie, z tej strony Konrad, Xtreme Hardware. Dzisiejszy materiał poświęcony jest zagadnieniu wydajnościowym w kontekście Red Dead Redemption 2. Mianowicie chodzi tutaj o zmianę zachowania fizyki wody z ultra na high. Jak drastyczne kilkudziesięcioprocentowe różnice wydajnościowe mają miejsce przy dokonaniu tej jednej zmiany. No i teraz tak, skąd w ogóle wzięła mi się inspiracja na powstanie tego materiału? Wszedłem sobie na PurePC, zobaczyłem test wydajności w Red Dead Redemption 2 pomiędzy API Vulkan versus Direct 12. Także zachęcam do przejrzenia materiału, możecie ciekawe wnioski wyciągnąć. Wejdźcie sobie tam na PurePC. No i o co chodzi? Jeden ciekawy komentarz, który mnie po prostu zainspirował do tego. Tak? Tutaj człowiek pytał, dlaczego nie ustawienia ultra, Sebastian mu odpowiedział. No i akurat w tej odpowiedzi widzimy m.in. Ultra do takich trudno zaliczyć, skoro RTX 2080 Ti Full HD osiąga zawrotny 47 FPS. Więcej znajdziesz poniżej, no i przekierowanie do testu premierowego. Teraz tak, moje pytanie do Sebastiana. No zadałem mu, czy generalnie według niego w kontekście całokształtu RDR 2 2080 Ti Full HD zapewnia te 47 klatek. No Sebastian napisał mi, przecież masz podane miejsce testowe, bla bla bla. Wyniki dotyczą tej konkretnej lokacji, jak zawsze w przypadku testów wydajności. Okej, no nie uzyskałem odpowiedzi, co on na ten temat myśli, więc stwierdziłem, że zrobię sobie materiał, zobaczę w ogóle o co chodzi, skąd takie w ogóle wyniki. Bo ja pamiętam, jak ja grałem sobie te około 20 godzin, żeby sprawdzić właśnie, jak ta karta zachowuje się w tej grze. Przy single GPU grałem, tak, bo multi GPU dopiero później zacząłem sobie optymalizować, no a zawsze najpierw sprawdzam, jak dana gra chodzi na jednej karcie. Także w rozdzielczości znacznie wyższej, bo 3440p na 1440p, czyli natywne 21:9 na monitorze, z którego korzystam, no nie miałem takich doświadczeń przykrych, sugerujących, że powinienem mieć około może 30 klatek. Także no nie, miałem średnio 55 klatek, 60 klatek, czasem owszem tam spadki do okolic 45 w zalesionych mocno terenach, no ale generalnie średnio te 55 klatek, bliżej 60 w tej rozdzielczości jest osiągalne dla tej karty. Także no, okej, okay. Sebastian mi nie odpowiedział, napisałem więc, że w takim razie sprawdzę, jak sprawa wygląda, no i tyle, no i postanowiłem temat sprawdzić. No ale oczywiście musimy jeszcze ogarnąć miejsce testowe, także tak, zobaczmy, jakie miejsce tutaj Sebastian wybrał. Jest to lokacja blisko Rig Station, moment, przybliżę. No tak, tutaj jak widzimy, startujemy na polance, przygotowując do spacerku, który kończymy w zagajniku widocznym naprzeciw. Ja troszkę to miejsce zmodyfikowałem, oczywiście ten sam rejon, zresztą zaraz zobaczycie wszystko w dalszej części nagrania, mapa, ustawienia i tak dalej. Materiały bez cięć, tak żeby nikt nie był w stanie podważyć tego, co zobaczy po prostu na ekranie, tak? No to jest bardzo istotne. Także tak, moje miejsce testowe zaczyna się i kończy tu. Zaczyna się przy tym trójrozdrożu, kończy się, biegnę całą tą ścieżką i zatrzymuję postać Artura Morgana bezpośrednio za rzeką. Także zarówno lasy i woda są tutaj jak najbardziej widoczne. Także tak, zobaczmy jeszcze, tak, low i medium sobie pominijmy, zobaczmy, jedna ważna rzecz, jeżeli chodzi o jakość zachowania wody. Na presacie medium 80%, tak samo jak mniemam, albo i nie, zobaczmy jak na low, jakość zachowania wody 0, no to w ogóle nieźle. Tak, no to różnice presetów no, są ogromne, jakby nie patrzeć. No a też przekłada się to oczywiście na wizualia. No, jeżeli ktoś mówi, że nie widzi różnic między danymi ustawieniami w grze, no to ja zawsze polecam mimo wszystko, nie licząc oczywiście opcji, które jakieś tam różnice robią, mniej subtelne bądź bardziej subtelne, natomiast ja uważam, że zawsze jakieś różnice się wyłapie, a pomiędzy pewnymi presetami, jak na przykład medium czy ultra, no to są różnice ogromne, tak samo jak między high a ultra często nie są tak duże, no to między na przykład low i high, nawet często między low i medium, no to już jest po prostu niebo a ziemia. No i okej, teraz jeżeli chodzi o szczegóły zachowania wody, jakość zachowania wody, przy presecie high oczywiście 100%, przy presecie ultra również jakość zachowania wody na 100%. Generalnie ja użyłem dokładnie tych samych ustawień co Sebastian, no tak żeby oczywiście porównanie było jak najbardziej miarodajne, no bo inaczej nie byłoby sensu. Także też wyłączyłem tą opcję, którą normalnie mam włączoną, mianowicie odblokowane wolumetryczne przenikanie światła. Do testów SLI
i do testów, do końcówki materiału, gdzie pokażę Wam, jak zoptymalizować frame time, czy to na multi GPU, czy też na single GPU. Zobaczycie, jakie to daje efekty i o czym dokładnie mowa. Oczywiście używam tej opcji na on, plus dodałem sobie MSAA odbić razy 8, bo to są opcje, z jakimi ja po prostu gram. Także tutaj off, przy single GPU u mnie też off, ale przy multi GPU na on. Teraz jak wypada w ogóle wydajność na 2080 Ti, jeżeli chodzi o preset Ultra. Tutaj widzę, że Sebastian tylko w Full HD robił preset Ultra. No widzimy faktycznie 47 klatek FPS minimalny. No dobra, no to zobaczmy, w czym rzecz. Wnioski są naprawdę ciekawe. No dobra, jak widzicie, ustawienia dokładnie takie same jak na Pure PC. Zaczniemy od Full HD z opcją fizyki wody na wysokie, na high w tym wypadku, tak jak widzicie. I teraz niespodzianka, GPU niekręcone. Także dodatkowo dałem w tym materiale porównanie kręconego 2080 Ti versus niekręcone 2080 Ti Founders Edition. Oczywiście w obydwu wariantach karty na wodzie. Także też możecie zobaczyć, jak skaczą w górę zegary w momencie, kiedy karta ma niskie temperatury. Zakres 40, 41, 42 stopni. Także fabrycznie, defaultowo boost w okolicach 1970 MHz out of the box. Tylko i wyłącznie poprzez obniżenie temperatur. Power limit niezwiększany. Wszystko absolutnie na def. Także teraz preset ultra. Teraz wjeżdża preset ultra właśnie. Te same ustawienia, jedynie oczywiście zmiana fizyki wody z wysokiego na ultra. No i jak się to przekłada na FPS? Akurat wariant karta stock versus karta stock. Oczywiście zaraz po tym segmencie materiałowym wjedzie porównanie OC versus OC. Tak żebyście zobaczyli, że zawsze warto podkręcać sprzęt topowy też, bo jednak te kilka klatek w wysokich rozdzielczościach robi różnicę. No i co możemy zobaczyć? Od razu drastyczny spadek. Faktycznie mamy tutaj nawet gorszą sytuację niż na Pure PC. Minimalnie 43 klatki, jak można było na OSD zobaczyć. O właśnie, teraz możecie zobaczyć, jak drastyczne różnice mamy. No 30% przy minimalnym i średnim FPS-ie, także po prostu pogrom. I co chciałem rzec? Warto mieć na uwadze, że właśnie kwestia optymalizacji wydajnościowo-napięciowej pamięci bardzo pomaga na polepszenie jakości frame time w grach, eliminuje niejednokrotnie stutery, jak na jakie ludzie narzekają, także tutaj akurat warto mieć to na uwadze. O, w tym momencie frame time niezbyt ciekawy akurat, no ale tak, ta gra też ma. Dobra, teraz ustawienia ultra. Oczywiście fizyka wody na hike, no i karta podkręcona, również Full HD. Zwróćcie uwagę na zwiększony pobór mocy. Tylko że to, co jest ciekawe, ta karta na defaultowym BIOSie przy pełnym obciążeniu lata na około 329-330 W, jeżeli chodzi o power draw. Tutaj w Full HD widzimy, że nie chce przekroczyć w zasadzie zakresu około 280 W. Niby użycie GPU mamy na poziomie 99%, no ale karta nie jest też w pełni wykorzystywana. To nam mówi nieco o silniku gry. Jak się silnik gry zachowuje? Podobna sytuacja ma miejsce przykładowo w Assassin's Creed Origins albo Odyssey chociażby. Też wysokie użycie GPU, a jednak po power draw widać, że coś tutaj jest nie do końca tak. Po prostu w danym momencie dana gra nie jest w stanie wykorzystać silnik gry, nie jest w stanie wykorzystać w pełni potencjału sprzętu. Ok, teraz jak widzicie na presecie ultra z wodą, z fizyką wody również na ultra, również drastyczny spadek wydajności względem tego, co można obserwować w momencie, kiedy mamy fizykę wody na high. I teraz to, co jest bardzo ciekawe, no przecież na ekranie nie widać tej wody. Dopiero w tym momencie, kiedy dobiegam głównym bohaterem do przejścia przez rzekę, mamy w zasięgu wzroku rzekę, czyli w tym momencie kartę ją generuje. Czyli wychodzi na to, że ta fizyka wody na ultra w jakiś nienaturalny sposób
obciąża sprzęt. Zobaczcie, jakie tutaj mamy drastyczne różnice. No i tak, ta fizyka wody w jakiś nienaturalny sposób obciąża sprzęt, nawet w momencie, kiedy wody nie widzimy na ekranie. Sprawdzajcie tę opcję u siebie, bo jak widzicie, nie trzeba aż tak lamentować, bo mówimy tutaj, zaraz zresztą zobaczycie w wyższej rozdzielczości, jak to wygląda w 3440 na 1440p, również najpierw karta na defie, no i później OC. Najpierw, jak widzicie, preset ultra, znowu z fizyką wody na high, później fizyka wody na ultra. No i jak widać, teraz przy niekręconej karcie w 3440p na 1440p minimalny FPS znacznie wyższej rozdzielczości mamy podobne jak z fizyką wody na ultra Full HD. Tylko że jeżeli w danym momencie nie mamy tej wody generowanej na ekranie, to z jakiej paki mamy tak ogromny spadek wydajności? No, wszystko wskazuje na to, że to za sprawą, jak to nas Rockstar już zdążył przyzwyczaić, chociażby przy premierze GTA 4, z GTA 5 też zaciekawie na początku nie było, wszystko za sprawą spartolonego albo może nie do końca dobrze dopracowanego portu konsolowego. Ja co prawda w grę gram od dnia premiery. Bardzo mnie wciąga ta produkcja. Naprawdę świetny klimat, jeżeli chodzi o sam gameplay. Miód po prostu, klimaty, fabuła. No, jeżeli ktoś lubi gry z otwartym światem, gdzie jest od groma zakamarków do zwiedzenia, jeżeli chodzi o cały świat, jeżeli ktoś lubi gry z wciągającą fabułą, no to Red Dead Redemption 2 to jest strzał w dziesiątkę. No ale dobra, wracając do tematów wydajnościowych. Zobaczcie, jak jedna opcja, która no za wiele nie zmienia, zobaczcie, co powoduje z wydajnością. Jakie ogromne mamy tutaj po prostu różnice wydajnościowe. No i o co chodzi z tą opcją, że nic nie zmienia, tak? No powiem tak. W momencie, kiedy nie widzimy tej... nie widzimy w ogóle wody, no to ta fizyka wody siłą rzeczy nic nam nie daje, tak? A w momencie, kiedy nawet jesteśmy przy wodzie, sami sobie porównajcie. Ja mam takie wrażenie, że może minimalnie lepiej fale się rozchodzą. Natomiast dwóch moich kumpli, którzy porównywali akurat tę opcję z Ultra i High, twierdzili, że też różnic nie widzą. Także nie mam powodu im nie wierzyć. U mnie to może być po prostu placebo, może na taki moment trafiłem. No, ja, tak jak mówię, wychodzę z założenia, że zawsze jakieś opcje graficzne mimo wszystko coś tam dają. No ale jeżeli tutaj mamy sytuację z takim, powiedzmy, małym badziewiem, z taką małą błahostką, a wydajność spada nam na łeb na szyję o kilkadziesiąt procent, no to no wybór jest prosty, tak? No i teraz zadajmy sobie pytanie. Czy ten komentarz, który napisał właśnie Sebastian, sugerujący, że 2080 Ti zapewnia Full HD 47 klatek, zawrotny 47 klatek, jest do końca trafny. W kontekście ustawień, na jakich testował, jak widzicie, potwierdzam, że jest lipa. I można rzec, że no, karta nie daje rady. No, karta kosztująca niemałe pieniądze jest po prostu słaba. Tak? Tak można sobie do tematu podejść. No ale co się okazuje? W momencie, kiedy zmieniamy tą opcję, która jak widać jest zabagowana, no po prostu jakiś babol silnika, ja tak to przynajmniej odbieram, no tak to na to wszystko wskazuje, no to okazuje się nagle, że ta wydajność w wysokiej rozdzielczości jest całkiem ludzka. Jasne, mogłoby być lepiej, ale weźcie też pod uwagę, że to miejsce jest bardzo ciężkim miejscem testowym. Mamy tutaj od groma cieniowania, mamy tutaj od groma roślinności. To wszystko powoduje, no, że GPU jednak ma co robić. No jeszcze tutaj mimo wszystko ta woda, daleki zasięg rysowania i tak dalej, także no, karta ma co po prostu robić. Biorąc pod uwagę, co ta gra sobą prezentuje graficznie, audiowizualnie, no tutaj akurat to audio wspomniałem, no imersja jest bardzo w tym aspekcie ważna. Biorąc pod uwagę to, co gra oferuje wizualnie, to szczerze mówiąc, ja tam uważam, że te wymagania poniekąd można usprawiedliwić, chociaż jak widać na przykładzie wody, no to tutaj na pewno jest więcej tego typu baboli. Teraz możecie zobaczyć, jak karty radzą sobie przy multi GPU z fizyką wody na high, zaraz poleci na ultra. Zwróćcie uwagę na frame time, który pozostawia wiele do życzenia i to jest
nieprzyjemne w odbiorze. Nawet mam takie wrażenie, że G-Sync, który mam normalnie włączony, G-Sync tutaj za wiele nie pomaga, mimo wszystko. Dlatego, że jak zobaczycie już za chwilę, FPS cap na 70 całkowicie zmienia aspekt frame time. No, nie da się tego po prostu w żaden sposób porównać. Teraz jeszcze oczywiście ustawienia ultra plus fizyka wody na ultra również, tak żebyście mogli porównać sobie, jaka różnica jest nawet przy konfiguracji multi-GPU z tą nieszczęsną, cholerną wodą. Albo jakimkolwiek rodzajem cieczy, który płynie pod ziemią w tym wypadku. No i zwróćcie uwagę na to, w jakim miejscu mamy drastyczny spadek. Po prawicy mieliśmy przed chwilą krzak. W tym miejscu coś zaczyna się już dziać i przy konfiguracji nawet multi-GPU mamy okolice około 50 klatek, tragiczny frame time, także no, gra się nieprzyjemnie. Nie tak to powinno wyglądać. No i w tym właśnie tkwi cały sekret. Babole optymalizacyjne, problematyczne silniki, gry do dzisiaj. Wspominam sytuację z trawą na ultra w GTA 5. Sytuację. Zobaczcie, jak drastyczne rozjazdy FPS. No i okej, okay. Teraz fix na frame time. Dałem FPS cap na 70, możecie tutaj zobaczyć ustawienia. Wszystko na maksa. Dodatkowo MSAA razy 8, oczywiście fizyka wody na hike, no i bez MSAA głównego. Chociaż też nawet się fajnie gra z MSAA razy 2, wtedy zalecam FPS cap na 65 na 2080 Ti. No i okej, zobaczcie, frame time masełko, równiutko, bez szarpań, gra się naprawdę przyjemnie. Użycie kart w okolicach 85-90%, także karty też nie dociskane na maksa. Obniża to marginalnie temperatury o 2-3 stopnie, tak jak sprawdzałem, także cały czas poniżej, ja lubię mieć karty poniżej 50 stopni, bo Turingi naprawdę na tym bardzo fajnie korzystają. Kończąc generalnie materiał, no co mogę dodać? No jak widać, kwestie optymalizacyjne tytułów często pozostawiają wiele do życzenia. No i szkoda, że w momencie, kiedy pokazuje się, jak to wygląda, co można zrobić, jak wygląda w kontekście całościowym realna wydajność sprzętu, no to niestety, tak jak no napisałem tam akurat na Pure PC, jak to wygląda, no to już tam pomijając odpowiedź Sebastiana, kilku dziwnych hejterów, analogicznie załóżmy, że jednego właśnie tak niosę, musiało swoje 3 grosze dodać. No ale prawda jest taka, że osoby takie jak ja, czy inni entuzjaści mający sprzęt, pokazujący realia wydajnościowe, którzy dzielą się swoją wiedzą i no myślę, że jednak da się na tym fajnie skorzystać i zoptymalizować sobie wydajność na danym sprzęcie, zobaczyć, że można mieć 99% ustawień na przykład na ultra, a jedną rzecz zmienić o oczko w dół na hike, w tym wypadku tą fizykę wody w Red Dead Redemption 2 i nagle jakość gameplayu, wydajność rośnie nam w górę. I szkoda, że dziwni ludzie z problemami emocjonalnymi, tak zwani właśnie hejterzy, nie biorą pod uwagę tak prostych rzeczy, że warto korzystać z wiedzy osób, które wiedzą, co mówią, bo to nie jest wprowadzanie kogoś w błąd, tylko, jak widać na załączonym obrazku, czyste konkrety. Trzeba robić swoje, a z hejterami postępować w ten sposób. Pozdrawiam, cześć.